Radio Kanał. Dzień dobry, Bartosz Greń, witam Was serdecznie w naszej cotygodniowej audycji, audycji skierowanej do sympatyków piłki nożnej. W czym rzecz? Sporo rozmawiamy, trochę dzwonimy i cały czas coś gramy. Spis treści na najbliższe minuty przedstawia się tak. Ekstra klasa. Z trenerem Maciejem Bartoszkiem wyciągniemy esencję z meczu Korona Kielce Górnik Łęczna. Podsumujemy zimowe okno transferowe, ocenimy starcie pretendentów w Poznaniu. Patryk Lipski opowie nam o muzyce w szatni ruchu. Poza tym rozdamy laurki za miniony weekend i wspólnymi siłami stworzymy pamflet. Premier League. Na wyspy dotarł tuż przed opadającym szlabanem i przekonał wszystkich, że warto walczyć o marzenia. Kamil Grosicki ma za sobą pierwszy miesiąc w Premier League i pierwszą asystę. Liga Mistrzów. Święty January i Diego Armando Maradona to symbole stolicy kampanii, niezwykle barwnego miasta, które wierzy, że stanie się cud, że w ćwierćfinale kosztem obrońcy tytułu zagrają ludzie Sariego. Już we wtorek pod Wezuwiuszem starcie Napoli-Real Madryt, czyli bardzo gorący temat. Zaczynamy. Radio Kanał. A w naszym kameralnym studio, celem dysputy, pojawili się ekspert NC Plus, Wojciech Jagoda. Good morning. Pięknie to powiedziałeś, Wojtek, zawsze wierzyłem. Ćwiczyłem w twój całą akcent. Noc. A jednak, dlatego trochę zmęczony jesteś, ale nieźle ci to wyszło. I dziennikarz Przeglądu Sportowego Michał Gutka. Dzień dobry. Panowie, gdybyście prowadzili czasopismo, to co byłoby ilustracją weekendu? Bo moim zdaniem Sławomir Peszko, targający za ucho Tomasza Kędziorę. Sławek wyciągnął coś z lamusa, Wojtek, z minionej epoki. No ja pójdę w tą samą stronę. Ja bym to, co się działo na boisku, w zasadzie unosiło nad boiskiem w Poznaniu, nazwał futbolowym smogiem. To nie powinno się wydarzyć. Ogromne napięcie. Michał, ciebie co zajęło? Wania Milinkowicz-Sawicz startujący z pięściami i z jakimiś pyskówkami do sędziego Marciniaka. Nie spodziewałem się takich obrazków w hicie Ekstraklasy. Skoro zaczęliśmy Ekstraklasą, więc kontynuujemy ten wątek. Czwartą serię gier żywiołowo będzie wspominał trener Maciej Bartoszek, któremu jury audycji Radio Kanał przyznało wyróżnienie w kategorii Mister Kolejki. Proszę nie pytać, kto zasiada w jury, ponieważ ci ludzie zwyczajem Daft Punk zawsze chodzą w kaskach, ale jak zapewniają, znają się na piłce. Jedyne w swoim rodzaju boisko, brak Nabila Ankura, konieczność odrabiania strat. Piątek zmusił Koronę do wielu poświęceń, ale na koniec była euforia i dlatego trener Bartoszek jest z nami. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie trenerze, mądrzy, doświadczeni życiem ludzie mówią, że świętokrzyskie jest magiczne. Pan też tak to czuje? trudno to oceniać, ale na pewno emocje na stadionie Korony są duże zawsze w każdym meczu, także cieszę się z tego bardzo. A proszę powiedzieć, Korona wygrała siłą woli, determinacją czy jednak umiejętnościami? Ja myślę, że wszystkiego tutaj było po trochu, ale na pewno determinacja i dążenie do zwycięstwa w końcówce tego meczu, bardzo ciężkiego zresztą w trudnych warunkach, naprawdę było, myślę, taką najbardziej istotniejszą kwestią. Panie trenerze, a gdyby tak jednym zdaniem miał pan odpowiedzieć, na czym polega ta dysproporcja w meczach u siebie, a na wyjeździe, to na co by pan wskazał? To znaczy, mamy już swoje pewne przemyślenia, rozmawiamy z zespołem, staramy się to zmienić, ale na spokojnie, no, trzeba też wziąć pod uwagę to, że przychodząc do Korony przyjąłem zespół w trudnym momencie. Zaczęliśmy
punktować u siebie i w końcu też przyjdą te punkty na wyjazdach. Powoli, no musimy powoli budować ten zespół. Najważniejsze, że na tą chwilę, tak jak już powiedziałem, tak jak już pan redaktor zauważył, punktujemy u siebie, dalej trzeba dążyć do kolejnego kroku, czyli punktów na wyjeździe. To jeszcze pana zapytam o murawę. Co z tą murawą? Są widoki na lepsze jutro, czy tak już zostanie? No, z tego co wiem, to już właściciele podjęli decyzję, żeby wymieniać tą murawę i ta wymiana ma nastąpić po tym meczu z Łęczną. Myślę, że tutaj niedługo rozpoczną się prace na stadionie. To czekamy na dywan w Kielcach. Trener Maciej Bartoszek był z nami. Dziękuję, trenerze. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Radio Kanał. Panowie, kiedy wydawało się, że korona w końcu polegnie przed własną publicznością, nastąpił niesamowity zryw. Wojtek, co byś tutaj wypunktował? Dlaczego udało się odwrócić losy tego meczu? Bo korona ma Macieja Bartoszka, który dla mnie łączy w sobie dwie postacie z czasów, kiedy koroniarzy nazywaliśmy bandą świrów. Dla mnie Bartoszek to połączenie Ojrzyńskiego i Korzyma, a wiadomo, że taka mieszanka wybuchowa musi dawać wybuchowe efekty. 5 razy grała korona w Kielcach pod wodzą Macieja Bartoszka i wygrała wszystkie 5 spotkań, tworząc naprawdę efektowne spektakle, bo korona nie tylko strzela gole u siebie, ale także i gole traci. Michał, z Nabilem Ankurem byłoby łatwiej? Możliwe, ale wydaje mi się, że siłą korony jest właśnie też to, że niekoniecznie zespół oparty jest na jakimś jednym zawodniku, czy na zrywach jednego czy dwóch liderów. Oczywiście Kiełb, czy Micański, czy Ankur robią robotę w każdym meczu, ale tam powstał naprawdę fajny kolektyw i zespół, który ciężko pracuje w każdym spotkaniu i widać pieczątkę trenera Bartoszka praktycznie od samego początku i mocno ściskam kciuki za sukces tego trenera i nie będę ukrywał. Ma się czym chwalić trener Bartoszek na ten moment 5-5 w Kielcach. Trochę takie polskie Burnley chciałem zauważyć. Tak u siebie bardzo dobrze, twierdza w Kielcach się buduje, czy już stoi, ale na wyjeździe trzeba to jeszcze poprawiać, ale tak czy siak, no, ta postawa u siebie to już jest coś bardzo budującego. Jak to się, Wojtek, ładnie mówi, muszą to zbilansować. To ja a propos tych wyjazdów, być może wzorem milionerów, którzy mają zupełnie niezłą oglądalność w TVN-ie, telefon do przyjaciela. W poprzednim sezonie trener Korony Kielce, Marcin Brosz, miał problemy z wygrywaniem z Koroną u siebie, ale potrafił być zespołem niezwykle skuteczny na wyjazdach. Zamykamy temat Kielc. Przenosimy się do Poznania, gdzie na stadionie przy ulicy Bułgarskiej miało miejsce starcie pretendentów do tytułu Mistrza Polski. Najlepszy zespół 2017 mierzył się z najmocniejszą kadrą, jak twierdzi trener Michał Probierz. To miał być mecz, który będzie można nagrać na kasetę, wysłać w świat i chwalić się ekstraklasą. Czy tak rzeczywiście było? Ja nagrałem, ale już skasowałem. Nie ma, ten mecz się odbył. Gęste powietrze nad murawą, niezwykle ważne zwycięstwo Lecha Poznań, potwierdzające chyba regułę, że w takich ligach jak nasza, w ligach, których nie ma zbyt dużo piłkarskiej jakości, trofea wygrywa się obroną, a nie atakiem. Runda rewanżowa Lecha Poznań to 9 spotkań, w których kolejarz stracił zaledwie 3 gole. Moim zdaniem tutaj trener Bielica zasługuje na duże wyróżnienie, bo wielu się dziwiło, gdy zobaczyliśmy ten skład wyjściowy, szczególnie Marcina Robaka z przodu i duet Tetech Trauka w środku. Chorwat chyba stwierdził, że Lechia to jest jednak zespół dużo bardziej klasowy od wcześniejszych rywali Lecha. No ale to się sprawdziło, bo Co by nie mówić, no ten środek pola inaczej funkcjonował, taki defensywny, niż chociażby za czasów Jana Urbana. Łukasz Trauka to jest ktoś, kto w tej kolejce mnie zaskoczył bardzo pozytywnie, nie tylko
rozbijał ataki, ale też potrafił piłkę wyprowadzać, kluczowy udział przy bramce. Także też słusznej obserwacji dokonał Michał Zachodny na Twitterze, kiedy akurat była mowa o Marcinie Robaku, że Bielica wyciągnął wnioski z tego spotkania Lechi z Krakowią, gdzie Piątek sprawiał dużo problemów stoperom i postawił na podobnego napastnika. Także moim zdaniem takie mecze, to są mecze, w których może to szumnie zabrzmi, ale takimi meczami zdobywa się mistrzostwo, nie? Efektownymi 3-0 z rywalami z trochę niższej półki, ale z takim wywalczonym, takim naprawdę w dosłownym tego znaczeniu zwycięstwem z pretendentem. Jest trenerem elastycznym taktycznie. Nenad Bielica nie trzyma się kurczowo jednego rozwiązania i czym mi zaimponował, potrafi przekonać do siebie całą kadrę. Wszyscy czują się potrzebni. Gdy spodziewaliśmy się Kownackiego, Gajosa, który gra wszystko, Jefticia, który uchodzi za takiego synusia trenera, tymczasem on tą trójkę posadził na ławce. Zagrał pragmatycznie, oddał piłkę, Robak występował w roli rozgrywającego, a nie snajpera. I ja mam wrażenie, że Lech był lepszy, że wygrał zasłużenie. Nikt człowieka tak dobrze nie pochwali jak on sam, więc pamiętasz, jechaliśmy do Białegostoku, dzieliłem się spostrzeżeniami na temat Lecha, brałem pod uwagę sytuację, że Lech wyjdzie wreszcie dwójką defensywnych pomocników, tak też się stało. Kibice Lecha mają prawo się cieszyć, bo Lech wygrał kolejne spotkanie, nie tracąc gola, ale postronni obserwatorzy, do których zaliczamy się również my, bo dla nas ważna jest cała Ekstraklasa, muszą do Bielicy mieć pretensje, bo on ten mecz po prostu zabił. On zatrzymał rozpędzonego gdańskiego byka w okolicach linii środkowej boiska i w odpowiednim momencie zwolnił hamulec, puścił do boju Łukasza Traukę, który zagrał jak najlepsi skrzydłowi świata, kapitalnie dośrodkował do Marcina Robaka, który w stylu środkowego z NBA idealnie obsłużył Radka Majewskiego. Zwycięstwo Lecha zasłużone, choć mecz do zapomnienia. Puentując wątek wielkopolski, Lech w 2017 roku, licząc wszystkie rozgrywki, 5 meczów, 5 zwycięstw, 0 straconych goli. Ten weekend z Ekstraklasą miał wiele do zaoferowania, nie tylko hit w Poznaniu czy debiut trenera Wdowczyka w Gliwicach, ale także nowa postać w lidze, Irlandczyk Kilian Sheridan. Białystok doczekał się w końcu silnego, wysokiego napastnika i tu dochodzimy do sedna sprawy, czyli podsumowania. Zimowego okna transferowego widzieliśmy różne ruchy, jedni działali szybko, inni czekali do ostatnich godzin. Pewną wiedzę na temat tych ruchów już mamy, bo za nami 4 kolejki 2017. Kto z nowych w Ekstraklasie najbardziej do was przemawia, a kto jest jeszcze zahibernowany? Lewy obrońca Lecha Poznań. Nie tęsknimy za Kadarem. Nie tęskni Poznań, nie tęskni Wielkopolska, nie tęskni redakcja piłkarska Kanału Plus. To chociaż ja lubiłem, wiesz to, Kadara za przyjęcia, podnosiłem. I prostopadłe podanie, takie kłujące, mijające dwie linie jednym podaniem kilku zawodników. Tak, zupełnie inaczej gra Kostewicz, on depcze piętami linię boczną, ale myślę, że Lech ma wystarczająco dużo piłkarzy z dobrym, prostopadłym podaniem, a niezbyt dużo takich, którzy potrafią kapitalnie w pełnym biegu dośrodkować spod linii bocznej i dzięki mądremu transferowi, dobrej pracy działu scoutingu kogoś takiego zyskał. A to może być w sytuacji, gdy ma tak dobrze dysponowanych obu środkowych napastników w walce o trofea w tym sezonie kluczowe. Spotkałem się z taką opinią a propos Kostewicza na Twitterze, który z ukraińskich dziennikarzy napisał, że Lech zrobił złoty interes. Oddając Kadara za duże pieniądze na Ukrainę, sprowadził za dużo mniejsze jednego z najbardziej wyróżniających się lewych obrońców tamtejszej ligi. Zaoszczędził, a kto wie, czy nie poprawił się na tej pozycji. I w ogóle, jak sobie popatrzymy na obsadę lewej obrony, która jest pozycją dość newralgiczną i trudno o klasowych lewych obrońców, coraz trudniej, to Lech na tym polu robi naprawdę niezłą robotę. Od kilku lat nie musi się martwić o zawodnika w tym miejscu na boisku. Co do moich hitów transferowych, to ja chciałbym wyróżnić Duszana Kuciaka. Wczoraj to była porażka, ale porażka Lechii Gdańsk, ale Kuciak i tak robił co mógł. I robi to dotychczas w każdym spotkaniu. Ma po kilka sytuacji wybronionych i
walce o mistrzostwo. Doświadczony bramkarz takiej klasy, z takim spokojem na linii, to jest klucz do walki o najwyższe cele. Także to jest taki mój wczesny kandydat na najlepsze wzmocnienie zimowe. Kostewicz się sprawdza, Wojtek Pich też. Tutaj śmiało możemy postawić plus przy tym zawodniku. Bronią go liczby, postawa w każdym meczu. Mam wrażenie, że jeżeli Robert się nie zatrzyma w tym, co robi, to Thierry Henry zacznie oglądać uważnie mecze Śląska-Wrocław, żeby przypomnieć sobie czasy, kiedy on strzelał podobne gole. I może zaprosi go do Anglii, bo Thierry Henry też przeprowadza wywiady. Tak, ciekawym wzmocnieniem, tak jak jeszcze sobie myślę, jest Iwan Gonzalez z Wisły. Całkiem udanie wprowadził się ten stoper do Ekstraklasy. Jong, Wiedemont, to są akurat takie postacie, może jeszcze nie pierwszoplanowe Białej Gwiazdy, ale pokazujące te stempelki jakości w poszczególnych akcjach. Wydaje mi się, że w ogóle coraz ciekawsze nazwiska trafiają do Ekstraklasy. Może nawet łatwiej wskazać do tej pory tych piłkarzy, którzy nas pozytywnie zaskakują niż negatywnie. Nie wiem, czy się zgodzicie. Ale negatywni też są. No właśnie, a co z Legią? Bo przecież mamy nowe postaci. Niektórzy kosztowali spore pieniądze. Jędrzejczyk, Necit, Czukwu. No, tu jest problem, ale myślę, że dużo surowiej ocenialibyśmy legionistów, gdyby nie wygrali w Lubinie. Łatwiej jest przemilczeć pewne sprawy, udać, że się nie widzi pewnych rzeczy, gdy drużyna wraca na właściwe tory, a mecz w Lubinie pokazał, że Legia chyba na te właściwe tory wróciła. Ale problem jest problem na pozycji numer 9, ale jak pokazał Jacek Magiera, gdy na dziewiątce nie może grać dziewiątka, to można tam posłać ósemkę, dziesiątkę albo skrzydłowego i też można wygrać ważne spotkanie. A wierzysz, że Necit jeszcze, mówiąc kolokwialnie, odpali? Przypominam sobie Necida od początku jego pobytu w Legii Warszawa. Można było oglądać sparingowe mecze Legii, chyba z North Zealand zaczynał i praktycznie w pierwszym kontakcie z piłką znalazł się w stuprocentowej sytuacji strzeleckiej. Oczywiście jej nie wykorzystał, ale napastnik podobno ma problemy wtedy, kiedy w ogóle do sytuacji strzeleckich nie dochodzi, więc do prawdziwych problemów Necida jeszcze cały czas bardzo daleko. Dobrze, teraz skupmy się na trzech kategoriach oddających wydarzenia weekendu. Zaczniemy od pochwał. Laurka numer jeden. Mecz kolejki. Czy to był Poznań, czy to było coś innego, panie Wojtku? No ja zastanawiałem się pomiędzy meczem Zagłębia Lubin z Legią Warszawa, a spotkaniem w Białymstoku Jagiellonii ze Śląskiem, które może nie stało na najwyższym poziomie, ale tak przepięknie płynęło od pierwszej do 90 minuty, ponieważ nie mogłem podjąć decyzji, które z tych dwóch, więc postawię na trzeci mecz. A mecz, w którym nie padła ani jedna bramka, czyli spotkanie Brukbet Termalika Nieciecza z Ruchem Chorzów. To było 0-0, ale to było efektowne 0-0 z kilkunastoma celnymi uderzeniami. Nieprzypadkowo do wyróżniających się postaci w tym spotkaniu należeli obaj bramkarze. A Hrdliczka, czyli bramkarz Ruchu, został przez naszych kolegów z redakcji uznany nawet najlepszym piłkarzem całej kolejki. Mówię o tym meczu przede wszystkim ze względu na efektowną. Nie przypuszczałem, że dojrzeje do czegoś takiego grę Brukbetu, czyli drużyny prowadzonej przez Czesława Michniewicza. To był Brukbet, który rozgrywał atak pozycyjny na połowie rywala. To był Brukbet, który na przestrzeni całego meczu wymienił ponad 500 podań na 80% dokładności. To nigdy wcześniej Brukbetowi się nie zdarzyło. Brawo, panie Czesławie. Miałby piękny mecz ten Czesław Michniewicz, gdyby Gutek był skuteczny albo Wojtek Kędziora wykorzystał rzut karny. Mamy swojego Gutka. Ja też wahałem się między tymi samymi meczami Zagłębie Legia i Jagiellonia Śląsk i taką drobną laurkę też chciałem przyznać meczowi w Gliwicach. Wisła wygrała 2-1 po... Za emocje, za końcówkę. Za emocje, za końcówkę, za trafione zmiany trenera Ramireza. Skłaniam się jednak do meczu Jagiellonia-Śląsk. Ten mecz naprawdę fajnie się budował. Mógł się skończyć zupełnie inaczej, gdyby Pich nie trafił w słupek. Mogło 32 minuta. Mogło być 2-0, moglibyśmy mówić o zupełnie innym przebiegu spotkania, zupełnie innym wyniku. A Jagiellonia ładnie się podniosła jeszcze przed przerwą. I no, w drugiej połowie pokazała, dlaczego walczy w tym sezonie o mistrzostwo. Słówko wspomnieliśmy wcześniej o Sheridanie. Moim zdaniem bardzo dobre 75 minut.
obiecujące, tak bym bardziej powiedział. Niezły technicznie, niezły do gry kombinacyjnej, potrafi piłkę przyjąć, rozegrać. Nie jest tylko takim silnym napastnikiem w typu takiego targetmana odgrywającego czy zastawiającego się. Naprawdę wydaje mi się, że ktoś, kogo Jagiellonia potrzebowała i coraz mocniej wydaje mi się, że to jest zespół, który do samego końca będzie mieszał na szczycie. Okej, okay. Wyróżnienie numer dwa, czyli... Pan piłkarz. To ja pozwolę sobie zacząć. Jacek Kiełb nie tylko dał impuls, ale zainfekował wszystkich kolegów taką dobrą energią. Jeszcze sam wykonał większość prac. Prawdziwy tytan. Chłopak z Siedlec, który zadomowił się na dobre w Kielcach. Od czasu do czasu wychyla poza rogatki Kielcy głowę, a to Warszawa, a to Poznań, a to Wrocław i bardzo szybciutko wraca z podkulonym ogonem i znowu błyszczy w Kielcach. To jest naprawdę chłopak, który nigdy z tych Kielc nie powinien wyjeżdżać. Być może dziś miałby już ponad 100 goli strzelonych w Ekstraklasie. Ciekawa sytuacja dotycząca statystyk Jacka z tego sezonu. 7 strzelonych goli, wszystkie 7 oczywiście na stadionie w Kielcach, oczywiście u siebie w domu, a 6 z tych goli strzelonych od momentu, kiedy koronę zaczął prowadzić Maciej Bartoszek. To pokazuje, że pomiędzy oboma panami jest chemia, a dobrze wiemy, że na początku jej nie było. I pewniaczek przy tych karnych jak mało kto, Jacek Kieł. Mój typ to Marcin Robak, który wszedł do składu dość niespodziewanie. Znakomite zachowanie przy bramce i nie tylko, bo on wyróżniał się praktycznie w każdym ataku Lecha. Występował właśnie trochę jako taki rozgrywający, jako ktoś, kto nie tylko koncentruje się na wykańczaniu akcji, ale w ogóle chciałem docenić Robaka tak za całą postawę w tej rundzie, w ogóle jego rolę w drużynie Lecha Poznań. Myślę, że dobrze przyjął to, że jednak to Dawid Kownacki wychodził od początku we wcześniejszych spotkaniach. Zachował się jak profesjonalista, w dodatku okazał się bardzo potrzebnym jokerem. Strzela te bramki po wejściu z ławki, a i grając od początku przez całe spotkanie potrafi dawać jakość. Także to jest taki mój plus nie tylko za ten występ, ale w ogóle za postawę. Ja waham się pomiędzy dwójką defensywnych pomocników. O jednym już była wcześniej mowa, czyli Łukasz Trałka. Drugi to Jacek Góralski. Obaj niemalże perfekcyjnie wykonywali swoją robotę. Jacek strzela tylko wtedy, jak ty jesteś. Będę przyjeżdżał częściej na mecze reprezentacji Polski. Może i tam strzeli. I Trałka i Góralski zagrali bardzo dobre spotkanie na pozycji defensywnego pomocnika. Okej, Jacek popełnił błąd. Głowa mu się zagrzała przy golu dla Śląska, ale to być może Jackowi możemy dziękować za to, że ten mecz był aż tak dobry, bo tak szybko padła pierwsza bramka, która spotkanie otworzyła. Ale oni w tym meczu dodali właśnie to coś. To była wartość dodana. Akcja Trałki ze skrzydła i kapitalne zagranie piłki do Marcina Robaka. Doskonałe, niemalże identyczne. Kopia akcji Trałki w wykonaniu Jacka Góralskiego w Białymstoku i dogranie piłki do Wasiliewa. No i kapitalny gol strzelony przez Jacka w stylu środkowego napastnika, który urodził się po to, żeby strzelać bramki. Jacek się rozwija i pewno będzie z każdym meczem coraz lepszy. Łukasz Trałka, myślę, że piłkarz, który ma strasznie pod górkę, także w Poznaniu. Piłkarz niedoceniany, ale jeżeli chwalimy Bielicę, a u Bielicy Trałka jest numerem jeden na defensywnym pomocniku, to znaczy, że Łukasz Trałka to pan piłkarz w wielu spotkaniach Lecha Poznań. Sporo nowości w tej kolejce Ekstraklasy. Nowy Brookbet, nowy Jacek Góralski. Ciekawy. Ja myślałem jeszcze o wyróżnieniu dla Tetecha. Wiecie co? Bo prawie wszystko mi się podobało, za wyjątkiem jednej rzeczy, jak wylądował. Ty jesteś fanem Tetecha, więc ty jesteś odrobinkę nieobiektywny. Może tak być. Natomiast nie podobało mi się to, jak wylądował na stawie skokowym Rafała Wolskiego. To nie było w porządku. Ma coś takiego, co mają bulteriery. Jak poczują nogę blisko swoich szczęk, to po prostu ta szczęka sama na tej nodze się zaciska. No, tak ma i pewno już się z tego nie wyleczy. Ale nie byliście zaskoczeni
jak Tetek dostał kartkę, była taka grafika, że to jest dopiero jego trzeci żółty kartonik w tym sezonie. Ja przyznam szczerze, myślałem, że ma więcej. To ja jeszcze szybciutko o Łukaszu Trałce. Ja mu nie liczę, bo go lubię. To już. No słuchajcie, wiecie, że Łukasz Trałka zobaczył w Ekstraklasie już ponad 80 żółtych kartek. Jestem przekonany, że kiedyś przekroczy setkę i nigdy w czasie jednego meczu z żółtych kartek nie zrobiły mu się dwie żółte i czerwona. To pokazuje, że on jest rzeźnikiem do pewnego momentu. Kiedy widzi żółtko, nawet na początku spotkania, dla niego nadrzędną celem jest dobro drużyny i nigdy drugiego żółtka w jednym spotkaniu nie ogląda. Dobrze, teraz nasza ulubiona kategoria, czyli pamflet zatytułowany Do zapomnienia. Obejrzałem sobie mecz w Poznaniu i od razu wiedziałem, którego człowieka chcę namierzyć. Wania Milinkowicz-Savić. Nie pierwszy raz nastąpiło u niego takie zachwianie równowagi. Komentatorzy w Stanach Zjednoczonych mówią na to, kiedy komentują pojedynek pięściarski, off balance. I wydaje mi się, że ten Milinkowicz-Savić cały czas jest taki off balance. Nie wiem do końca, o co mu chodzi, natomiast ciekawie by było zobaczyć pojedynek MMA, na przykład Milinkowicz-Savić-Polaczek. Co wy na to? Ja ci powiem, że przeczytałem gdzieś w internecie, bo był taki moment w czasie tego spotkania, że wyglądało na to, że Milinkowicz-Savić chce ruszyć z rękoma do Szymona Marciniaka. Szymon Marciniak to nie ułomek, spędza wiele trenuje czasu, boks, spędza wiele boks, czasu tak na siłowni. Mógłby się zdziwić, mógłby się Milinkowicz-Savić zdziwić, jakby padł na deski i był wyliczony do 10. W ogóle z tego meczu Lechi z Lechem takich kawałków do zapomnienia byśmy wynaleźli jeszcze kilka. Sławek Peszko i zachowanie przed przerwą i to zachowanie na czerwoną kartkę, taki hokejowy bodiczek zupełnie bezsensowny. Tak, mówimy o reprezentancie Polski. Jemu tak. Takie rzeczy nie przystoją. I też nie wypada. Nie wiem, czy czytaliście jego wypowiedzi pomeczowe. Może nie wszystkie należy tutaj przytaczać, ale no, po prostu pokaz jakiegoś niebywałego chamstwa ostatecznie. No, o Milinkowicz-Saviciu powiedziałem na początku, to było coś, co mnie po prostu zdumiło, jak zawodnik i to jeszcze z ławki rezerwowych, który nie ma tak naprawdę interesu wdawać się w te wszystkie przepychanki. Może dlatego, wiesz, jak jest się na boisku, to można jakoś tą energią sobie poradzić. Może. Na ławce rezerwowych ona się kumuluje, nie ma ujścia i czasami tak. Wali na dekiel. A jakiej sankcji się spodziewacie dla Savicia? Zależy, co napisze w pomeczowym oświadczeniu. Szymon Marciniak ostatnio ma, szczególnie tam, gdzie mu najbardziej zależy, czyli w Europie, tak dobry okres, że być może będzie dla młodego człowieka wyrozumiały. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Być może uzna, że bezpośredni kontakt, być może telefoniczny z rezerwowym bramkarzem Lechii Gdańsk będzie ważniejszy, jeżeli chodzi o wychowanie i przyszłość bramkarza, niż jakieś mocne sankcje. Tak mi się wydaje. Będę mógł swoje do zapomnienia, coś tam? Jeszcze chciałbyś? No tak, bo powiedziałbym na pewno o Marcinie Budzińskim, o nieuznanym golu Marcina Budzińskiego. No gol line się kłania, nie musi, ma co patrzeć na oszczędności, bo w tym nawet nie było ani 1% winy sędziów. No bo główny był tam, gdzie miał być, liniowy pilnował ostatniego obrońcy, czyli był na 20 metrze, nie miał szans zobaczyć tego, co dzieje się na linii bramkowej. Goal line obowiązkowo w Ekstraklasie jak najszybciej. No i mój drugi typ to Javi Hernandez. Zachował się jak głupek. Zabrał szansę swojemu zespołowi na zdobycie jakże cennych 3 punktów. Ta jego druga żółta kartka, która powinna być kartką czerwoną, to był koszmarny faul. Nomen omen na Jacku Kiełbie, która ten faul tak obudził Kiełba, że ten strzelił później 2 gole. Druga żółta kartka, wyleciał z boiska. Obcokrajowiec z Hiszpanii. Hiszpanów ściągamy do Polski po to, żeby grali w piłkę, a nie łamali nogi. Zepsuł cały plan taktyczny trenera Franciszka Smudy. Javi Hernandez. A już za chwilę dowiemy się, co piłkarzom w szatni i duszy gra. Naszym gościem zawodnik Ruchu Chorzów, Patryk Lipski. Dzień dobry, Patryk. Dzień dobry. Patryk, po meczu w Niecieczy usłyszałem następujące zdanie. Nie było lipy, ale ochów i achów też zabrakło. Podoba ci się taka recenzja? No, średnio się podoba, ale myślę, że mogę się zgodzić, bo rzeczywiście, no, goli nie było, ale myślę, że widzowie nie mogli narzekać na poziom tego spotkania, ale no ale tak jak też po meczu padło takie stwierdzenie, że trzeba szanować ten punkt i myślę, że
że na ciężkim terenie zdobyty, no ale wiemy, że jeszcze jest dużo do poprawy i no i mam nadzieję, że te ochy jak będą już w meczu z Lechią Gdynia. Okej, to czekamy. A byłeś zaskoczony, że Brookbet Termalika brała piłkę i trzymała ją dłużej od was? Trochę tak, bo na pewno ten ich styl w poprzednich meczach był bardziej defensywny, ale też pozwoliliśmy na to, żeby to Termalika trochę przejęła inicjatywę i bo wiedzieliśmy, że oni żyją z tych naszych błędów i staraliśmy się popełnić ich jak najmniej. No taktyka myślę, że w połowie została zrealizowana, bo nie straciliśmy gola, no ale z przodu także zero. No także połowicznie możemy być zadowoleni. Zostawiamy temat meczu. Podpytam cię teraz o muzykę. Muzyka przed meczem. Ważna rzecz? Tak, na pewno ważna, żeby dobrze się zmotywować. Ja osobiście lubię posłuchać z tego telefonu, zakładam słuchawki i mam wpływ na to, co słucham, bo w szatni odpowiada za tą muzykę Michał Helik i wiadomo, że każdy ma swoje upodobania i no i gdzieś tam z głośników w szatni leci różna muzyka. A jak wygląda twoja playlista? Co tam jest? Słucham głównie polskiego rapu i myślę, że jestem takim słuchaczem już od kilku dobrych lat i no i głównie ta muzyka leci w moich słuchawkach. Pozwala mi dobrze się zmotywować i tak już chyba zostanie. Ostatni koncert, na jakim byłeś? Zdradzisz nam? Tak, to był koncert OSR w Katowicach. No proszę, to jest wybór spotykany dość często wśród piłkarzy, zresztą wśród nas dziennikarzy, ekspertów, jak Wojtek Jagoda, też taksówkarzy, pamiętasz Wojtek, w Szczecinie. Pozdrawiamy pana, być na może stadion, nas teraz słucha. Tak, jadąc na stadion usłyszeliśmy Ostrego. Jeszcze jedno pytanie, Patryk, bo zdaje się, że ty jesteś fanem Diego Armando Maradony. Tak, dokładnie. I jak będzie pod Wezuwiuszem we wtorek, Napoli Real? Myślisz, że Diego przeleje taką dobrą energię na Arka Milika, na Piotra Zielińskiego? No już ostatnio był obecny na Santiago Bernabeu i był też w szatni przed meczem, ale nie przyniósł szczęścia, ale wiadomo, Napoli u siebie jest groźna i tak naprawdę ten wynik jeszcze nie jest bezpieczny dla Realu. Ja jestem osobiście fanem Realu Madryt i mam nadzieję, że nie rozpoją tej przewagi zyskanej na Santiago Bernabeu. Naszym gościem był Patryk Lipski. Dzięki, Patryk. Dziękuję. A kolejne minuty poświęcimy Wyspom Brytyjskim. Radio Kanał. Turbo Grosikowi stuknął miesiąc pobytu na terenie Wysp Brytyjskich. Jaką pozycję wypracował sobie przez ten czas reprezentant Polski w ekipie Tygrysów? O tym już za chwilę. Jej wysokość Premier League. Całkiem niedawno Wayne Rooney strzelił pięknego gola z rzutu wolnego. Jak słyszeliśmy angielskiego komentatora, padło słowo history. W przypadku Kamila Grosickiego taka rzecz wydarzyła się, oczywiście z zachowaniem odpowiednich proporcji, ale coś już się wydarzyło, mianowicie asysta w meczu z Leicester. Obejrzałem sobie ten mecz dokładnie i uważam, panowie, że Kamil Grosicki był najlepszym piłkarzem Hull City. Czy to jest ocena wyważona, Wojtek, i uzasadniona? Zgodzę się z tobą, ale odbiję piłeczkę i zadam pytanie, mając nadzieję, że ty się zgodzisz ze mną, że zbyt trudnego zadania nie miał.
był jedynym, który się starał. Bo jego koledzy wyglądali niezbyt dobrze, począwszy od bramkarza, który gdyby poszedł do teatru, to po spektaklu przy standing ovation miałby problemy z klaskaniem, nie mogąc trafić dłonią w dłoń. Wyglądał koszmarnie, skończywszy na środkowym napastniku. Drużyna Grosickiego wyglądała jak zespół, który zapakowano do windy, która się urwała i mknie na drugi poziom rozgrywek. Wyglądali jak Leicester Claudio Ranieriego. Trochę tak, ale te starania Grosickiego i to, że on walczy i szarpie w każdym meczu, to nie jest nowość. On już w poprzednich spotkaniach był jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym piłkarzem Hal. No Hal to jest trochę taka drużyna chimeryczna. Tutaj krytykujemy teraz bramkarza, ale Jakubowicz ma takie mecze, że jak ma mecz życia, no to zatrzymuje Manchester Liverpool, United. Debiut Kamila Grosickiego. Tak, czy zatrzymuje Manchester United na Old Trafford. To spotkanie, które Kamil jeszcze oglądał z trybun tuż po transferze. No ale to fakt. No Grosicki się coraz lepiej zasadza w tej drużynie. Ma coraz lepszą pozycję. Jest pewniakiem u Silwy. No i jakby tak na to nie patrzeć, to im dalej w tą rundę, tym lepiej, tym lepsze jego te liczby są, bo tak, najpierw mieliśmy udział przy golu, po rzucie rożnym, dośrodkowanie w meczu z Liverpoolem, tam padła bramka. Później wywalczony rzut karny, teraz asysta, no to idąc takim prawem serii, no to czekamy na gola w następnej kolejce. Wgryzłem się w liczby Kamila Grosickiego, jest całkiem nieźle. 4 mecze, 4 razy pierwszy skład, dużo strzela. 5 strzałów z Burnley, 4 przeciwko z Leicester. Natomiast na początku tak to nie wyglądało, bo z Liverpoolem i z Arsenalem ani jednego strzału nie oddał Kamil Grosicki. W każdym meczu co najmniej jedno kluczowe podanie. W przypadku Leicester to były 3 kluczowe podania. Stałe fragmenty gry dośrodkowuje Kamil Grosicki, strzela bezpośrednio z rzutów wolnych. Także ja myślę, że widać progres. Być może problemem Kamila jest właśnie ten pierwszy skład. Pamiętamy, co się działo we Francji. We Francji najgroźniejszy był wtedy, kiedy wchodził, kiedy wchodził na boisko w końcówkach. Dziś tyle ciepłych słów poświęciliśmy Marcinowi Robakowi, który genialnie radzi sobie w roli Jokera, więc być może Kamilowi byłoby łatwiej przynajmniej strzelić pierwszego gola z ławki. Ale mówiąc zupełnie poważnie, łatwo odpowiedzieć na pytanie, jaka jest pozycja Kamila Grosickiego w nowym zespole. No bo gdy mówimy Zagłębie Lubin, wiemy, że pierwszy wszystko to Filip Starzyński. Gdy patrzymy na Hull czy Hal, poprawiałeś mnie i znowu zapomniałem. I tak, i tak. I tak, i tak. Zależy, gdzie na wyspach się pojawisz. Czyli ja zostanę przy Hullu. Czy gdy patrzymy na Hull, no to pierwsze wszystko jest Kamil Grosicki, rzuty rożne. Kamil, dośrodkowania z rzutów wolnych Kamil, bezpośrednio z rzutów wolnych Kamil. I to z wolnego już był bliski zdobycia bramki przeciwko Burnley. No tak, to się zgadza. Chyba się rozwija, ale obawiam się, że nie zdąży się rozwinąć, a już będzie musiał się zwijać, bo Hull wyglądało szczególnie w obronie, wręcz kompromitująco. Gdy patrzyłem na Hull, miałem wrażenie, że oglądam Górnik Łęczna z wiosny 2017 roku. Mówię zupełnie poważnie, jakąś przypadkową zbieraninę ludzi, którzy zobaczyli się po raz pierwszy wchodząc do szatni, założyli na plecy przypadkowe numery. No przecież wszystkie 3 gole dla Leicester to były prezenty i to takie bożonarodzeniowe. No więc jeżeli zespół, który ma gryźć trawę, walczyć o utrzymanie w lidze, rozdaje prezenty zespołowi, który gdyby udało się ograć, byłby w podobnej sytuacji. To pokazuje, że tam jest ogromny problem. Ale myślę, że Kamil na tyle dobrze zaczął, że nawet jakby Hull spadło, to na najwyższym poziomie w Anglii zostanie. Być może w Leicester. Oczywiście pod warunkiem, że Leicester się utrzyma. Michał, możemy też sięgnąć po takie proste porównanie. Z jednej strony lewoskrzydłowy Grosicki, z drugiej prawoskrzydłowy Markowicz. Markowicz, który kosztował straszne pieniądze, jest już na wyspach dość długo. Natomiast jeśli porównamy tych dwóch graczy, to zdecydowanie więcej daje drużynie Kamil Grosicki. Tak, i jest takim właśnie, myślę, że on jest sam z siebie taki przebojowy, że on coraz więcej sam chce znaczyć w tej drużynie, coraz bardziej się tam rozpycha i robi sobie miejsce. Faktycznie, na tle Markowicza, który kiedyś przychodził za duże pieniądze do Liverpoolu, to nie ma różnicy, albo jest taka na korzyść Polaka. Także no mówię, no Hal będzie miało problem jednak się utrzymać, ale Grosicki będzie
cały czas wyróżniającą się postacią tej drużyny. Walka na dnie tabeli Premier League jest bardzo ciekawa, a robi się o tyle ciekawiej, że wszyscy tak sukcesywnie się od tego dna odrywają. Zostaje tam Sunderland, który myślę, że już może się powoli z ligą żegnać, a pozostałe drużyny, i to większość z nich, które zmieniła trenera, jakoś te zmiany dały im takiego kopa, takie pobudzenie, które sprawia, że ta walka o utrzymanie będzie bardzo ciekawa. Zadecyduje pewnie to, o czym mówił Wojtek. No jednak jakość tej drużyny i to, że bardzo wielu piłkarzy, podobnie jak Grosicki, przychodziło tam niedawno, to wynika, z tego wynika, że ta obrona jest takim właśnie trochę zlepkiem ludzi, którzy widzą się po raz drugi czy trzeci maksymalnie na boisku. No to będzie największym problemem. Ta jakość i to, żeby ten skład szybko zagrał. Pierwsze mecze nowego menedżera Silvy były obiecujące. Teraz jest Hull w lekkim dołku. No ale zobaczymy, co do Grosickiego jestem spokojny, co do jego drużyny nie do końca. To dość zastanawiające, że oni tak dobrze wyglądali w defensywie podczas debiutu Kamila Grosickiego w meczu z Liverpoolem. Tam organizacja gry obronnej na duży plus, natomiast z Leicester kompletnie zagubieni. Tak, to wyglądało słabo. No i taką negatywną kropką na D był gol numer 3, no, strzelony w tak dziwny sposób. Tak nieudolnie to wyglądało, że aż strach pomyśleć, w jaki sposób Grosicki ze swoimi kolegami będzie szukał pomysłu na zdobywanie kolejnych punktów. Ja widzę to w bardzo złych, czarnych barwach. Trzymamy kciuki za Kamila Grosickiego na Wyspach Brytyjskich. Liczymy też na jego dobre występy w reprezentacji, bo przecież już niedługo spotkanie niedługo w ramach powołania. Eliminacji. Tak jest, czekamy na te powołania. Wiemy, że nie otrzyma powołania Artur Borus. A właśnie. Który zdecydował się zakończyć przygodę z kadrą. Wojtek, kto będzie najbardziej tęsknił za Arturem Borucem w reprezentacji? Za Arturem Borucem najbardziej tęsknił będzie nasz kolega redakcyjny Sergiusz Rycza. Który od momentu, kiedy został oddelegowany do zaszczytnej pracy, do śledzenia tego, co robi reprezentacja Polski, a miało to miejsce już bardzo, bardzo dawno. Myślę, że Sergiusz Rycza niedługo dostąpi zaszczytu, będzie nazywany też wybitnym reprezentantem. Myślę, że Sergiusz był blisko z Arturem, tak jak i z kilkoma innymi reprezentantami. Jemu będzie brakowało Borubara, ale będzie też brakowało kibicom, a takim kibicem reprezentacji jestem także i ja. Do dziś pamiętam występ Artura Boruca w meczu z reprezentacją Austrii na Euro 2008. Moim zdaniem to chyba najlepszy mecz Artura w reprezentacji, chociaż są tacy, którzy uważają za takie spotkanie 2006 i mecz z Niemcami. Ja uważam, że jednak to była ta Austria, kiedy przez pierwszych 20 minut Artur sam walczył z Austriakami i wtedy nie poległ. Odchodzi postać niezwykle barwna, postać kontrowersyjna, ale postać wymarzona dla ludzi, którzy uprawiają taki zawód jak nasz. Michał, co stoi za decyzją Artura Boruca? Co sprawiło, że powiedział dość? Oficjalnie powiedział, że chodzi o skupienie się na karierze klubowej i myślę, że to jest nawet taka zupełnie serio to jest powód, bo w Bournemouth on jest pewniakiem, ale trochę czasami z konieczności. Wiemy, że ten zespół szukał bramkarza w oknie zimowym, miał przyjść Begovic, rezerwowy z Chelsea, i gdyby przyszedł, to Boruc najpewniej usiadłby na ławce. No ale nie przyszedł. Boruc został tą jedynką trochę z konieczności. Jeszcze kontuzjowany jest jego zmiennik Federici. Trzecim bramkarzem jest młody człowiek sprowadzony przed sezonem z czwartej ligi. Więc Boruc jest taką jedynką tam, no, bo musi po prostu. I on też jest, wydaje mi się, kimś takim, i to pokazuje jego kariera klubowa, że on ten ogień pod sobą musi mieć. On tą rywalizację o miejsce w bramce trochę lubi i odnajduje się w niej całkiem przyzwoicie, potrafi wywalczyć sobie miejsce w składzie, czasami potrafi skorzystać z nieszczęścia kolegi, ale jeżeli już wejdzie między słupki, to potrafi długo z pomiędzy nich nie wychodzić. I jeżeli on ma zostać na najbliższy jeszcze sezon, czy może jeszcze dwa nawet w Bournemouth, no to skupienie się na klubowej karierze i taka praca nad sobą dzień w dzień w Premier League może jeszcze przedłużyć mu tą karierę o kilka lat, a reprezentacja, no, to był ważny głos szatni, ale jednak numer 3, wartość sportowa, no, nie była zbyt wielka. Pytałeś, kto najbardziej będzie tęsknił, żałował? No myślę, że oprócz Sergiusza Rycela także
Michał Żewłako. Pamiętamy powrót ze Stanów. To były czasy jeszcze... Na wysokości. Jeszcze Franciszka Smudy. Michał skończył wcześniej, teraz skończył Artur. Obaj bardzo barwni, fajni ludzie prywatnie, świetni goście. Michał znalazł swoje miejsce na ziemi po zakończeniu kariery. Myślę, że jak Artur w ogóle przestanie grać w piłkę, też pewno coś będzie robił, ale nie jestem przekonany, że będzie coś robił przy futbolu. Może mu się nie chcieć. A może to miejsce na ziemi będzie wspólne. A w miniony weekend Artur Borus do swojej bogatej karty dopisał... Kolejny skalp. Tak jest, obroniony rzut karny, strzelał Zlatan Ibrahimowicz. Nie byle co. Najwyższy czas na Ligę Mistrzów. Przed laty kampania słynęła z elitarnych szkół dla gladiatorów. Dziś ważną placówką w tym regionie Italii kieruje Maurizio Sarri. Czy jego ludzie są już gotowi na pokonanie tytanów z Madrytu? O temperaturze pod Wezuwiuszem już za moment. Panowie, racjonalne podejście do sprawy wskazuje na Real w ćwierćfinale, bo w Madrycie jest najwyższa jakość, podparta ogromnym doświadczeniem. Przypominam, że to jest obrońca trofeum. Ale Neapol to takie miejsce, gdzie wiodącą rolę odgrywają emocje. Całe miasto utożsamia się z piłkarzami i to czyni ten zespół wyjątkowym. Na tyle wyjątkowym, by skomplikować ten wtorkowy wieczór obrońcy tytułu? Są takie mecze, przed którymi trenerzy nie muszą dopingować do ciężkiej pracy piłkarzy. Są też takie mecze, przed którymi nikt nie musi do głośnego dopingu mobilizować kibiców. I myślę, że dla fanów Napoli takie spotkanie z Realem Madryt właśnie będzie. Dodam tylko, że przyjeżdża także Zinedine Zidane, Zizou, czyli Juventino. A wiemy, jak w Neapolu traktuje się wszystko to, co z Juventusem jest związane. Słuchajcie, bo ja widzę to tak. Gdyby ten pierwszy mecz z Napoli grało Atletico i wygrało 3-1, to wówczas byłbym prawie przekonany co do tego, że w kolejnej rundzie będzie Atletico Simeone. 3-1-0 bym był przekonany. Tak jest. Wyrachowany futbol, pragmatyczny, wybronią to, lubią taką grę. Natomiast Real to wielka jakość, ale też zespół, który lubi tworzyć widowisko, lubi się otworzyć, zaryzykować. I tu widzę szansę dla Napoli. Myślę, że tak. I to jest też Napoli to jest zespół, który ma dużą siłę ognia w ataku i Milik jeszcze dochodzi do formy, ale Insigne, Callejon, Hamsik, Mertens, no to są piłkarze, którzy te losy dwóch meczów mogą jeszcze odwrócić. Ja spodziewam się, że to będzie naprawdę ciekawy mecz. Nie potrafię typować naprawdę, kto awansuje, bo czuję w kościach troszkę niespodziankę, ale jednak wydaje mi się, że klasa Realu może przeważyć. Oczekuję widowiska i ten pierwszy mecz na Santiago Bernabeu był bardzo ciekawy, działo się i myślę, liczę na to, że w Neapolu będzie się działo równie dużo. 2-2 Realu w Dortmundzie, 3-3 Realu w Warszawie, 2-1 Realu w Lizbonie. To pokazuje, jak Real Zidana podchodzi do futbolu. W kilkudziesięciu spotkaniach z rzędu Real strzelał co najmniej jednego gola. To jest zła informacja dla chłopaków z Neapolu. Dobra jest taka, że Real bardzo często sporo goli też traci. Zinedine Zidane, nie śpiesz się, nie pozwala swoim piłkarzom na bardzo dużo. No, Benitezem na pewno nie jest. I to może być problem dla Realu w sytuacji, gdyby królewscy stracili wczesnego gola. Bo wtedy nie ma koła ratunkowego, nie ma się czym podeprzeć. Trzeba liczyć tylko i wyłącznie na piłkarzy. Zapowiadają się ogromne emocje. 2/3 naszego składu obejrzy ten mecz przed telewizorami. 1/3 będzie miała to cholerne szczęście, że obejrzy to spotkanie ze stadionu, Bartek. Jest taki plan. Jest taki plan. Kuchnia neapolitańska podobno bardzo dobra. Smacznego. Także
pewnie będziemy okazję mieli z Tomkiem Lipińskim jej spróbować. Jeszcze chciałem poszerzyć wątek tych dobrych wieści dla Neapolitańczyków. Dries Mertens jest zdrowy. To już wiemy oficjalnie. On zszedł przed czasem w meczu z Romą, wygranym przez Napoli 2-1. Drobna kontuzja łydki, ale na 100% będzie gotowy do gry przeciwko Realowi. No i jeszcze inna informacja. Ta na szczycie, gdzieś tam na górze, czyli trener Sarri i właściciel Aurelio De Laurentiis zawarli pokój przed tym ważnym meczem. Miał uwagi co do swojego trenera De Laurentiis, no ale... Jak to brzmi? Tak jest w Neapolu, tam są emocje, tam się gotuje, niezwykle barwne miasto, ale teraz wszystko jest przygotowane na to, żeby wszystko było tip-top przed rewanszem z Realem. To, o czym mówisz, pokazuje, jak mocna musi być pozycja trenera w Neapolu, no bo gdzie na Boga w kraju, w którym rządzą krewcy prezesi, prezes musi z jakiegoś powodu zawierać pokój z trenerem. No tylko wtedy, kiedy ten trener jest bardzo dobrym fachowcem. Ostatnia rzecz w temacie Ligi Mistrzów to pospekulujmy. Zieliński, Milik od początku, tylko Zieliński od początku, czy nikt z Polaków od początku? No ja czekam na to, aż wydarzy się to, co się wydarzyło pod koniec września, czyli gol Arka Milika w Lidze Mistrzów w spotkaniu przeciwko Benfice. Mam wrażenie, że jeżeli ten gol padnie w najbliższym tygodniu, to nie w meczu z Arkiem od początku, ale gdzieś z ławki rezerwowych. Jak miałbym strzelać, to Zieliński od początku i Milik z ławki. Mecz Ligi Mistrzów we wtorek i w środę na platformie NC+, także Młodzieżowa Liga Mistrzów, na którą serdecznie zaprasza Wojciech Jagoda. Wojciech Jagoda i Michał Gutka byli dziś z nami. Dziękuję panowie. Dziękuję pięknie, miłego dnia. Oczywiście zapraszamy na nasze najbliższe transmisje. Aktualny plan znajdziecie w sportowej części serwisu kanalplus.pl. Dziś też Ekstraklasa po godzinach. Krzysztof Marciniak zaprasza. Jeszcze zostaną pogłębione wydarzenia weekendu. Dowiemy się także, jak wyglądał ten dzisiejszy mecz zamykający 24. kolejkę Lotto Ekstraklasy. Przypominam, że jesteśmy dostępni na Facebooku i w serwisie SoundCloud. To wszystko na dziś. Bartosz Glen, dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień punktualnie o 9:00, a teraz tradycyjnie muzyka.